don't care what they tell you in school. Cleopatra was black. Pamiętacie może głośną aferę związaną z dokumentalnym serialem Netflixa o Kleopatrze? Pewnie doskonale pamiętacie i bardzo dobrze, bo byłoby czymś bardzo złym, gdybyśmy nad tym, co robi Netflix, przeszli do porządku dziennego. Sprawa wypłynęła już jakiś czas temu i zaczęła się od tego, że Netflix udostępnił materiały promocyjne właśnie z Kleopatry, z tego swojego nowego serialu i uwaga, odbiór był, cóż za niespodzianka, skrajnie negatywny. Co za przypadek? Ktoś by oczywiście mógł powiedzieć, oj, znowu jakaś rasistowska afera gruba, znowu ci hejterzy. No bo Netflix uznał, że w roli Kleopatry obsadzi czarnoskórą aktorkę i ta Kleopatra w tym serialu będzie właśnie takiego koloru skóry. I nie byłoby w tym absolutnie nic dziwnego i myślę, że nie byłoby żadnej afery i ludzie od razu by o tym zapomnieli, gdyby nie fakt, że to seria dokumentalna. I wiecie, w tych pierwszych zwiastunach było całe mnóstwo głupotek, a tą największą, taką naczelną, była ta babcia, która się wypowiada w takim tonie, hej, moja babcia, to powiedziała mi kiedyś, że Kleopatra była czarnoskóra i właściwie to mnie tam nie obchodzi, jak uczyli w szkołach, czy to było tak, czy nie. Ja mam wiedzę z pierwszej ręki i w to wierzę. I remember my grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black. No ale to tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej, bo na przykład przedstawia się w tym zwiastunie Kleopatrę jako wielką wojowniczkę. Bo oczywiście nie da się inaczej przedstawić obecnie silnej kobiety, oprócz tego, że można jej włożyć miecz w dłoń, prawda? To jakby nasuwa się samo przez się, bo pokazanie silnej kobiety, że była na przykład sprawnym politykiem, albo że intrygą potrafiła osiągnąć swój cel, nie, to nie, prawda? Dajmy jej miecz, tak jak Galadrieli w Pierścieniach Władzy. Here I come. No i hej, wkurzyli się youtuberzy, którzy gdzieś tam wytykają te wszystkie niezgodności Netflixa, no bo seria dokumentalna, prawda? A nie zwykły serial opowiadający jakąś tam historię z Kleopatrą jako bohaterką. I ludzie od razu chycili ten temat, no bo powstała petycja. Afrocentryzm jest pseudonauką, która popycha agendę grupy, aby domagać się historii Egiptu i okradać z niej rzeczywistych Egipcjan. Używając fałszywych artykułów i zerowych dowodów, wciąż próbują sfałszować historię. Kleopatra urodziła się w Aleksandrii, w Egipcie, w dynastii ptolemejskiej, jako Greczynka. Ona nie była czarna. Nie jest to w żaden sposób skierowane przeciwko czarnym ludziom, ale jest po prostu wezwaniem do przebudzenia, aby zachować historię i integralność Egipcjan i Greków. I w tej petycji jakby wytykano te błędy i domagano się od Netflixa, że halo, robicie źle, robicie niefajnie i tak nie powinno to wyglądać. Ona tam doszła do chyba 100 tysięcy jakby podpisów ta petycja. I oczywiście w magiczny sposób jednak została usunięta z platformy, gdzie była osadzona, no bo łamanie regulaminu, nie chcę powiedzieć czym to oczywiście pachnie, ale wszyscy dobrze wiecie jaki był powód. Głos zabierali także badacze, znawcy tematu, no ogólnie ludzie, którzy na badaniu i poznawaniu starożytnego Egiptu zjedli zęby. Ale jeśli dla kogoś to dalej mało, no to hej, obudził się także egipski rząd, więc doszło to już do takiego poziomu. Egipski rząd, który powiedział, Netflix, tak nie powinniście robić. To, co robicie tym serialem, który traktujecie jako dokumentalną serię, czyli opowiadającą o pewnych faktach, jest fatalne. I mamy tutaj egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności, które wydało nawet specjalny komunikat, ustami oczywiście konkretnej osoby, w tym przypadku doktora Mustafy Waziriego, czyli sekretarza generalnego Rady Starożytności. I on stwierdził, że dokumentalny charakter serialu wymaga od osób odpowiedzialnych za jego produkcję zbadania dokładności, a także polegania na faktach historycznych i naukowych. No ale to oczywiście nie wszystko. Pojawienie się Kleopatry w takim wydaniu, w serialu dokumentalnym, jest fałszowaniem historii Egiptu i rażącym błędem historycznym. No i wtórował mu inny znany badacz, inny
człowiek, który także tematem się zajmuje i który o starożytnym Egipcie wie bardzo dużo, czyli Zahi Hawass. Jeśli zobaczymy jej posągi, a także spojrzymy na postaci jej ojca i brata, nie odnajdziemy żadnych dowodów potwierdzających tezę, że Kleopatra była czarna. I słuchajcie, to kłócenie się Netflixa z historycznymi faktami, z materiałami źródłowymi, to naprawdę jest fikołek nie lada, bo wystarczyło po prostu nie tytułować tej serii jako dokumentalna, jako documentary series, a po prostu zrobić serial o Kleopatrze i okej, ona tam mogła być nawet kosmitką, nie miałaby to większego znaczenia, bo traktowalibyśmy całość w takim ujęciu, powiedzmy, fantastycznym, nie miałaby to żadnych walorów naukowych. Tymczasem tutaj mamy spór platformy, która chce trochę pisać historię po swojemu, wbrew nawet całemu narodowi egipskiemu, który staje mocno w kontrze do tego, co Netflix robi. Ja rozumiem, że dla kogoś jakieś kroniki Kasjusza czy Plutarcha, którzy relacjonowali, jak to z tą Kleopatrą było, że ona miała jednak jasną skórę, że to były rysy macedońskie, prawda, a nie żadne afroamerykańskie, jakby to teraz można było powiedzieć. I ja rozumiem, że dla kogoś to może być za mało, że jednak bardziej przekonująca jest relacja pani w trailerze, która powołuje się na swoją bliżej nieznaną babcię, że ona jej tam kiedyś tak powiedziała. Ale tak szczerze, jeśli mam wybierać między tym, co historycznie może zaoferować Netflix i jaką kreuje swoją wizję historii, a podaniami i badaniami i materiałami źródłowymi, które mają naprawdę twarde podstawy, to zdecydowanie wybieram tą drugą opcję. Choć jak rozumiem, jest jeszcze ta trzecia strona tych, którzy mogą to w ogóle mieć w poważaniu. Dla nich to nie ma znaczenia, co tam piszą w książkach, czy to, co wszyscy ci badacze wykryli i co widać na posągach, monetach, podaniach, hieroglifach i w ogóle na wszystkich innych namacalnych źródłach, tak jak choćby pani Adela James, która jest odtwórczynią głównej roli. Ona właśnie wciela się w Kleopatrę w tym serialu i dla niej w oczywisty sposób to nie jest żadna niespodzianka. W ogóle nie jestem absolutnie zaskoczony. Wszyscy ci, którzy jednak odnoszą się negatywnie, krytycznie do tego, co Netflix robi z tą historią, namacalnie historią, no to dla nich to oczywiście rasizm i hejterstwo. Aktorka na swoim Twitterze płakała, że oto nie spodziewała się takiego ataku, że ta Kleopatra to w ogóle powinna być takim powodem do celebracji, do świętowania, że o, mamy nową wizję, prawda, coś fajnego, a tutaj jednak napotkała się ze ścianą, prawda? No ludziom się nie spodobało, że platforma streamingowa pisze swoją wersję historii. No jak to możliwe? No ciekawe na przykład, czy gdyby przykładowo właśnie Netflix zajął się, no nie wiem, marszałkiem Piłsudskim i nazwał swoją serię właśnie nie fantastyczną, nie jakieś origin series, tylko jako dokumentalną. I także przyświrował tam, powiedzmy, z kolorem skóry. Ciekawe, czy odzew też nie byłby taki, jak w tej chwili mamy w Egipcie. No, pytanie jest, wydaje mi się, retoryczne. To jest jakaś prowokacja. A, no i najważniejsze, oczywiście, jeśli komuś się nie podoba, cytuję tu dalej panią Adele James, no to może nie oglądać, prawda? No, może nie oglądać, ale niech się zamknie, niech nie krytykuje, bo my tu znowu robimy jakieś swoje dzieło. I to jest przypadłość Netflixa naprawdę od wielu, wielu, wielu lat. Najpierw rozpalają ten ogień, jest pożar i potem trzeba go gasić, a oni są zdziwieni, że w ogóle przyjeżdża straż pożarna i ktoś tam z sikawką stara się ten pożar gasić i coś robić. I trochę w takiej roli są ci wszyscy, którzy dostrzegają to, co się dzieje. I nie mówię tu o maluczkich youtuberach, bo to jakby w ogóle nie ma większego sensu, prawda? Ale jeśli na przykład stanowisko całego rządu jest takie, ministerstwa, ludzi, którzy znają się na temacie, badaczy, no to coś jest nie tak, prawda, na Netflixie? Nie nazywaj tej serii dokumentalną, skoro ona taka nie jest, bo to nie jest żadna historia prawdziwa, to jest historia zmyślona. W jakim celu? Odpowiedzcie sobie sami. I w sumie tak jak się spodziewałem, to jest ten moment, kiedy oczywiście będzie i aktorzy, i wszyscy przy tym projekcie będą szli w zaparte, a jeśli będziesz miał krytyczne zdanie, nie szedł w tym takim nurcie, który popiera ten serial,
no to oczywiście będziesz hejterem, ignorantem, rasistą. I tego się absolutnie można było spodziewać, nie jest to nic nowego. To jest ten sam zabieg stosowany po prostu przez lata i dlatego ta Kleopatra bardzo szybko pewnie spadnie gdzieś w odmęty zapomnienia jako bubel, nieudany projekt i kolejna wtopa. Ile można? Jak długo jeszcze? Widać, nie uczą się tam za bardzo na błędach, które były robione także przy dużych produkcjach. Ale o ile one były robione przy właśnie jakichś adaptacjach, fantastycznych historiach, gdzie faktycznie mamy jakiś fantazy wykreowany świat i możemy sobie tam wtłaczać różne rzeczy. Oczywiście jednym to się może podobać, drugim nie, okej. Ale jeśli mamy serię dokumentalną i tam robimy zmiany, bo uważamy, że hej, tak mogło być, więc dlaczego by tego nie przedstawić, a potem dzieciaki na przykład, zobacząc taki serial, uznają, no w szkole mówili inaczej, no ale skoro tu jest tak, no to chyba wiedzą, o czym mówią. Otóż nie, nie wiedzą i to niestety jest rzecz bardzo zła i dobrze, że to już nawet na takie stopnie, na poziomy rządowe trafia, no bo jakby będzie to rezonować dużo mocniej. A jak wam podoba się ta nowa, stara polityka Netflixa, który robi wszystko, żeby trafiać właśnie pod ten krzyżowy ogień krytyki, celowa gra? No nie jestem przekonany, wydaje mi się, że to jednak jest pewien poziom ignorancji, który osiągnął już apogeum i doszliśmy trochę do ściany. Czy ją przebijemy? To jest w ogóle ciekawy case, być może na inną dyskusję, bo w tym materiale o Kleopatrze to już wszystko. Komentarze są jak zawsze do waszej dyspozycji. No a ja teraz już się z wami żegnam. Cześć!